Witajcie na naszym nowym kanale. Nowym kanale na YouTubie. Taka piękna platforma, to czemu by bez... No, dobra. Witajcie narody, część druga. To naprawdę ważny film dla mnie, bo minął rok, odkąd założyłem mój kanał. Dokładnie rok. Dokładnie rok, równy rok. Pierwszy film, czyli Witajcie narody, wrzuciliśmy równy rok temu. Dzisiaj już nie współszefowie KZAN, tylko współszef Adam. Dzisiaj już no łysy jestem, więc no nie ma takich pięknych włosków. Dzisiaj też jest 2023 rok, 26 października, godzina 15:51 i chciałem wam podziękować za ten piękny rok. To jest już 201 subskrypcji, jak to nagrywam. Czyli 201 subskrypcji w rok. To jest sporo. To jest sporo. Bardzo dużo popularności przyniosły mi takie filmy z małpą na przykład. Przyniosły mi takie filmy na przykład z jakimś zgadywaniem, czy na przykład znajdź tutaj 5 emotek, albo wrzucaniem etui do kibla. Wiecie. Miałem dużo przerw. Miałem na przykład przerwę, która trwała 2 miesiące, czy tam nawet więcej, ale no czasami potrzebowałem przerwy od YouTube'a i już to jest rok, tak. Nie wiem naprawdę, kiedy to się stało, zapomniałem nawet trochę o tym, ale dziękuję. Dziękuję za ten piękny rok, nie odchodzę. Nie myślcie sobie, nie pozbędziecie się mnie tak szybko. Następny film, w sensie no spróbuję chociaż robić filmy raz na tydzień. Tylko że testy już naprawdę nic mi nie dają, moje wyświetlenia czasami nawet to jest 2 wyświetlenia, a mam 200 subskrypcji. Muszę robić krótkie, fajne filmy. I na pewno nie z testowania. Bo testowanie w ogóle się nie opłaca, tylko pieniądze się marnują, a można coś wymyślić lepszego, jak na przykład takie wyzwania. Może też lepiej montować filmy, bo montowanie zajmuje mi już dużo czasu, ale gdybym chciał to robić profesjonalnie, to zajmowałoby mi to chyba cały dzień. Dlatego dajcie mi jeszcze czas, dajcie mi jeszcze czas. Dopiero rok tutaj tworzę, więc nie jestem jakoś tak bardzo obyty z tym. Na razie skupię się na shortsach, nie będę... Myślę, że wrzucę jakichś dłuższych filmów na razie, w sensie na pewno będę wrzucał, ale czy będą to jakieś fajne filmy, to ja nie wiem. Na pewno się postaram, ale to zależy od was. Na razie będę się skupiał na shortsach, tak będę próbował chociaż 3 shorty na tydzień i 1 długi film na tydzień. Będę nagrywał testy, ale w większości bardziej jakieś wyzwania, bardziej jakieś takie luźniejsze filmy, w sensie nie luźniejsze, tylko właśnie mocniejsze. Testy oczywiście też będą, ale w mniejszych, tak jak mówiłem właśnie, w mniejszych na pewno formatach. Dajcie mi chwilę, muszę zrestartować swój mózg, bo po roku nagrywania naprawdę już trochę nie chce mi się tego robić. Żartuję, chce mi się. Ale muszę chwilę odpocząć, dlatego dajcie mi 2 tygodnie i wracamy. Pełna siła, nagrywam od razu długi film z powrotu. To będzie też druga część specjalna 200 subów, bo pierwsza była taka nudna. Ale... Może teraz zostawcie suba, podobijamy 250 subskrypcji do końca roku, a zostały 2 miesiące, dlatego proszę cię, zostaw suba, nie wiem jak się pokazuje, zostaw suba, zostaw lajka, a my się widzimy za rok. Witajcie narody, część trzecia. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku za 2-3 tygodnie. Może 1 listopada się pojawi jakiś bardzo mocny film, dlatego wyczekujcie. Ja mówię wam hej!